Jesteśmy po pierwszym dniu warsztatów polsko-ukraińskich, które są jednym z planowanych przez nas działań w ramach projektu Granice Codzienności. Projekt został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Zrealizowaliśmy warsztaty, podczas których dzieci z Polski oraz Ukrainy budowały wspólne miasto. Miasto bez granic. Następnym etapem było to, że dzieci wspólnie opracowały legendę tego miasta oraz jego nazwę. Mieszkam w mieście Zjednoczoność. Co to znaczy, kochani, Zjednoczoność? Mam powagę jako do Ukraińców i tato do Polaków. Jestem przekonany, że poprzez warsztaty jesteśmy w stanie budować głębokie relacje, otwierać młodych ludzi pochodzących z Ukrainy oraz Polski na siebie nawzajem, budować na naszą wiedzę oraz naszą wspólną tożsamość. W najbliższym czasie także zajmiemy się konstrukcją witryny z cytatami, która będzie umieszczona w witrynie Domu Wschodniego przy Placu Konstytucji 6. Mam nadzieję, że przechodnie zatrzymają swoją uwagę na którymś z cytatów, który się tam znajdzie.